Witajcie cieplutko u maziowej Szkocji w kuchni. Moi drodzy, jeżeli lubicie chałki, to jest właśnie filmik dla Was. Na początek pokażę Wam składniki, a później po prostu przyjdziemy do czynności. Teraz tak, będziemy potrzebować 55 gram roztopionego masła, jedną łyżeczkę soli, całe jajko i żółtko do glazury, 250 ml ciepłego mleka, jedna duża łyżka miodu, jedna duża łyżka suszonych drożdży oraz 420 gram mąki. Składniki napiszę Wam jeszcze pod spodem, żebyście mogli łatwo i przyjemnie wykonać tą oto pyszną chałeczkę. Ja sobie przygotowałam tutaj, jak możecie zaobserwować, masło roztopione i zaczniemy, że do masła, mleka, damy mleko, drożdży, czyli jedna łyżka suszonych drożdży tu ląduje oraz jedna łyżka miodu. Całość odstawiamy po prostu, mieszamy i odstawiamy na 15 minut. Teraz w tym momencie weźmiemy sobie tutaj ładnie, zrobimy mąkę i tą łyżeczkę soli musimy tu dodać. Także spokojnie. Czemu tak zrobiłam? No bo sól. Spulchniamy ładnie mąkę. Mąka przygotowana z solą. Zobaczcie tutaj, pokażę Wam, rozczyn zrobił się taki bardzo ładny i teraz po prostu robię sobie widelcem dziurkę i całość wlewam oczywiście. Jak najwięcej tych drożdży. I teraz potrzebujemy jeszcze, słuchajcie, chwilę to odstawimy. Sekundę nam to zajmie. Potrzebujemy teraz jajko. Rozbić sobie obojętnie do jakiej miseczki i lekko je rozbełtać, żeby takie w całości. Rozbełtane jajko wlewamy również tutaj. I teraz drewnianą łyżką całość muszę połączyć. Ja Wam dokładnie mieszając tak do środka. Tak długo, aż się wszystkie składniki dobrze ze sobą połączą i ciasto będzie takie klejąca papka. Właśnie umyłam sobie blat i umyłam rączki. Ściągam biżuterię i sypiemy mąkę. Będziemy tyle dosypywać mąki, aż nasze ciasto nie będzie się kleiło. Bo na razie to zobaczcie, ja Wam pokażę. To jest takie ciasto, o, bardzo klejące. Ale nie szkodzi, zaraz sobie to urobimy. Tą miskę odstawiam na bok.
bo ona mi będzie po prostu potrzebna do leżakowania. O, patrzcie. Ugniatamy sobie. Tak? Żeby nam się przestało po prostu kleić do rąk. Także uwaga z mąką, nie za dużo. Moja kula już jest fajna, taka w dotyku sprężysta, powiem Wam. Oczywiście jak będziemy dłużej ją klepać, to ona znowu będzie się kleiła. Więc w tym momencie, moim zdaniem jest to już dobry moment. Kula jest taka, że jest elastyczna. I myślę, że wystarczająco. Ugnieciona i teraz wkładamy ją, ja wkładam do tej samej miski, przykrywam ściereczką, odstawiam w ciepłe miejsce na około 2 godzin, może być nawet pół godziny na grzejniku, żeby trochę urosło i do Was za chwilę wracam. Moja kula jest już gotowa, czekała tylko, rosła tylko pół godziny na grzejniku. Gotowałam sobie już blaszkę, na której będzie chałka. Tą kulę delikatnie, zobaczcie jaka ładna kula. Kładziemy ją teraz sobie tak. Przekrajamy tak jakby. O. Na 3 części. Za chwilę wyciągnę mąkę i znowu to podsypię. Albo nie trzeba będzie, zobaczymy. Patrzę co. Okej. I wałeczki. Wałeczki. O. Energicznie, bo mi się tutaj klei. Położyłam jedną, później Wam za chwilę Wam pokażę dokładnie. Robię sobie 3 wałeczki, ale może się okazać, że ja nie mam takiej dużej flachy. Pięknie mi się ta chałeczka zrobiła. Widzicie, takie niezgrabne. I ostatni wałeczek za chwilę. Szybciuteńko, żeby mi się nie zeschło. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, ale piekarnik w tym momencie jest nagrzewany do 190 stopni Celsjusza. Takie nierówne, nie ma problemu. I teraz, moi drodzy, ja się postaram Wam to jak najfajniej pokazać. Łączymy i robimy warkocza, zaczynając jedno, tak, później do środka,
jedziemy z tym warkoczem. Tak. Tak. I każdy jak tam woli. I warkocz już jest mniej więcej zrobiony. I teraz ja sobie położę go w poprzek. O, śmiało mogę z niego dwa, tak jak wtedy, zrobić. Tak zrobiłam ostatnio. Przykrywam czystą ściereczką i odstawiam jeszcze na pół godziny w ciepłe miejsce. I w tym momencie trzeba zdobyć żółtko. Samo żółtko, więc oddzielam sobie ładnie jajeczko. O tak, dobra. Wystarczy, bo już tam pękło. Oczywiście nic nie szkodzi. Dodajemy łyżeczkę. Łyżeczkę mleka. Troszkę więcej niż szkodzi. Musimy te nasze żółtko przygotować. O, widzicie? Tak wymieszane. Niech sobie czeka, aż nasza chałka odleży swoje. Chałeczka troszkę odstała mniej jak pół godziny, z tego względu, że dzisiaj nie mam czasu, szczerze mówiąc, na czekanie. I teraz smarujemy ją tym jajeczkiem. Żółtkiem dokładnie, z mlekiem i to by było na tyle. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 100, do temperatury 190 stopni na 40-45 minut. Sprawdzamy, żeby nie była za mocno przypieczona i to wszystko. I po 40 minutach wyciągnęłam oto piękną, tą gigantyczną, może nie gigantyczną, ale bardzo fajnych rozmiarów chałeczkę. W zależności od tego, jaki macie piekarnik, u mnie 40 minut w zupełności wystarczyło, bo zobaczcie, już ciemny brązowy kolor dostawała, więc na pewno wystarczy. I teraz troszkę ostudzę i na kolację zjem z masełkiem i do tego szklankę mleka. Wam również polecam wypróbowanie tego przepisu. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do następnego miłego. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików o wyrobach mącznych, że tak się odezwę, to zapraszam. Piszcie w komentarzach, a na pewno ukaże się więcej takich filmików. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.